Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Tomasz Siemoniak, były wicepremier i minister obrony, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i jej pełnomocnik do spraw wyborów samorządowych. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Rozmawiamy w dniu szczególnym, dniu zadusznym. Kogo spośród swoich politycznych mentorów czy przyjaciół pan wspomina szczególnie w te dni? W te dni myślałem szczególnie dużo o Władysławie Bartoszewskim, bo stał się... Taką osobą, o której dużo się mówiło. Dla mnie było szczególnym zaszczytem to, że miałem okazję z nim przez kilka lat współpracować w sprawach polsko-niemieckich, gdy on jako pełnomocnik rządu prowadził te tematy, a ja najpierw w MSW, a potem w Monie też zawsze miałem to bardzo w polu widzenia, dużo konkretnych rzeczy, i Władysław Bartoszewski. Dla mnie wielka legenda polskiej polityki. Znajdował dla mnie czas, mówił mi o różnych rzeczach. Bardzo mi odpowiadało też to, w jaki sposób on podchodzi do polityki. On widział przede wszystkim w polityce ludzi. Gdy opowiadał mi o różnych politykach niemieckich, z którymi miałem rozmawiać, mówił: A to jest porządny katolik stąd, a to jest sympatyczny ewangelik stamtąd. On widział ludzi w polityce, nie jakieś masy, procesy, tylko ludzi. I myślę, że to jest bardzo cenna lekcja dla wszystkich. Bardzo go brakuje. Szczęście, że tak długo i tak bardzo był aktywny, no bo był chyba nikt prędko nie pobije tego rekordu najstarszym sekretarzem stanu, bo po 90. jeszcze pracował efektywnie w rządzie. Panie ministrze, po tych świętach będą inne święta, 11 listopada. Jeśli nie będzie tego dnia nominacji generalskich, to będzie to jakiś znak? No to będzie znak, że ostry konflikt prezydenta z ministrem obrony trwa i nie widać perspektyw na jego zakończenie. Przy czym od sierpnia tutaj postępu nie widać. Było kilka. Ostrych wymian ognia między obydwiema stronami. Tutaj y, ostrzeliwano się życiorysami generałów, a to bliższych prezydentowi, a to bliższych y, ministrowi Macierowiczowi. Y, więc y, ja uważam, że. To jest tak, że albo to będzie fragment większego porozumienia prezydenta Dudy z prezesem Kaczyńskim, albo tych nominacji po raz kolejny nie będzie. Ale to ale, wszystko. Przepraszam, że... powiem tylko, że dziś w TVN-24 rzecznik prezydenta minister Krzysztof Łapiński przypomniał, że właściwie nominacje generalskie 11 listopada ostatni raz były w 2010 roku. Także to nie jest tak, że jest taka reguła, że 11 listopada mają być. Ale, ale nie było 15 sierpnia, więc zręcznie. Ale mamy jeszcze rzecznik. rocznicę powstania listopadowego. No tak, to w zeszłym roku, gdy po raz pierwszy wyraźnie doszło do zgrzytu między prezydentem Dudą a ministrem Macierewiczem, nie zrobiono 11 listopada jak chciano, tylko w rocznicę powstania listopadowego. No, nie ma tutaj żadnego wiążącego terminu. Problemem jest nie to, czy będą 11 listopada, czy nie będzie, tylko to, że były wnioski na 15 sierpnia i prezydent do tych wniosków się nie przychylił. I dla wojska w tym momencie przestaje być ważne, czy to minister jest winien czy prezydent. Ta sytuacja jest po prostu zła. To jest paraliż i za ten paraliż odpowiada obóz rządzący. Pewnie zresztą można sobie wyobrazić wojsko bez generałów tak za parę lat, ale to jest po prostu absurd. No. Panie premierze, czy spór pomiędzy prezydentem a szefem Monu ma charakter kompetencyjny, merytoryczny, czy to jest może spór charakterologiczny? Jak pan to ocenia? Na pewno nie jest to spór który jest jakoś spowodowany przez zapisy konstytucyjne, bo różni prezydenci, różni ministrowie, także z odmiennych obozów potrafili sobie radzić, dyskutowali, spierali się, ale nie było ani widocznych kłótni ani paraliżu. Więc ten konflikt po prostu wynika z tego, że przez te dwa lata minister Macierewicz wypchnął prezydenta z tej sfery i to, jeśli można tak powiedzieć, jest to konflikt o to, kto ma władzę, o to kto podejmuje decyzje. A jak pan myśli, czy prezydent może podążyć za radą prezesa Jarosława Kaczyńskiego i przejąć dominującą pozycję, dominującą role w polityce zagranicznej, bo tu może w domyśle jest, żeby w tym, jak pan to powiedział, wypchnięciu z polityki obronnej pozostał. Pamiętajmy o konstytucji, która mówi o tym, że za politykę zagraniczną odpowiada Rada Ministrów i prezes Rady Ministrów. Oczywiście Jarosław Kaczyński może uważać, że dowolnie rozstawia wszelkie klocki, natomiast nie wydaje mi się, żeby to było rozwiązanie sensowne zwłaszcza, że w Polsce Zagranicznej mamy spaloną ziemię po tutaj dwu lat, dwóch latach rządów PiSu i wątpię, czy prezydent Duda chce jeździć po świecie spaloną i firmować... Spaloną ziemię aż? No tak sądzę, no. Nic już, się, już nic nie wyrośnie na tej spalonej ziemi? No trzeba Rolnicy by... by powiedzieli coś innego, bo czasem się robi takie, nie wiem, ja się nie znam na rolnictwie, ale... Ale jesteśmy myślę, że... na etapie spalonej ziemi. Być może to użyźni na przyszłość jakieś uprawy. Natomiast nie byliśmy Byliśmy w tak złym punkcie, jeśli chodzi o politykę zagraniczną od 1989 roku. I nie dziwię się, że prezydent Duda chce się trzymać jak najdalej od takiej roli, w której jeździ za granicę i świeci oczami za to, co się tutaj dzieje. Duże pole do popisu, jeśli ta ziemia taka spalona, Żeby nie da ją się, użyźnić i uprawiać. Nie da się pewnych faktów zasłonić, a przede wszystkim mówimy tutaj o, o konstytucji, o pewnych zasadach. Prezydent może tyle mówić za granicą, ile wynika z instrukcji, którą mu da rada ministrów i. Jeśli odłożyć wizyty kurtuazyjne, wizyty takie, które tworzą dobrą atmosferę, prezydent zdaje, jak sądzę sobie sprawę, że no tutaj jest i tak zależny od rządu. Chyba, że to jest jakiś wyrafinowany trik przed ewentualnym premierosem Jarosława Kaczyńskiego, który nie lubi jeździć za granicę w żadnej roli, i wyobraża sobie, że teraz tak zwłaszcza pan, na, tak tak, na tak dotkliwe zebrania, jak zebrania Rady Europejskiej, gdzie Ewentualny premier Kaczyński musiałby obserwować przewodniczącego Tuska, który by mu udzielał głosu, no pewnie by tego nie zniósł, więc stąd te pomysły, że być może prezydent powinien też jeździć na posiedzenia Rady Europejskiej. Pomysły złe, bo tam 99% spraw, które są rozpatrywane, to są sprawy w gestii rządu i y, nie ma co budować jakichś takich dziwnych, y, dziwnych sytuacji. A wracając do spraw obronnych, to po której stronie sporu pomiędzy Monem a prezydentem, jeżeli uznajemy, że jest to, jeśli nie w 100%, to częściowo spór kompeten kompetencyjny o sposób dowodzenia armią, y, pan się sytuuje? No, jestem po stronie wojska i Polski, można tak powiedzieć. Tutaj tak naprawdę i prezydent Duda Czyli i minister... obaj panowie są poza, poza wojskiem? To znaczy poza wojska? konflikt sparaliżował wojsko i takie są fakty. I prezydent Duda przez te dwa lata w gruncie rzeczy firmował działania ministra Macierewicza. Nie ma odwagi powiedzieć, że Macierewicz po prostu jest złym ministrem. Wdaje się w jakieś przepychanki, jakieś listy, jakieś wypowiedzi. Mówi na 15 sierpnia o prywatnej armii, wyraźnie to adresując do Macierewicza. To jest po prostu niepoważne i y, główny odpowiedzialny za tę sytuację to oczywiście jest prezes Jarosław Kaczyński. On powinien ją jakoś y, rozwiązać. Natomiast ja nie dostrzegam już y, y, jakiejś lepszej strony w, w tym sporze. Obydwaj za to odpowiadają. I to y, trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Dlaczego Platforma jeszcze nie ogłosiła. Y Nazwisk kandydatów na prezydentów wielkich miast, bo państwo dwa razy ten termin przesuwali. No przesuwamy, bo nie wiemy, jaka będzie ordynacja wyborcza. Z PiSu dobiegają od wielu miesięcy różne informacje, były różne pomysły dotyczące kadencyjności, dotyczące tego, że wybór się odbędzie w jednej turze to wszystko... Ale one tak dobiegają, jak grecki chór. One no tak, tak dobiegają, ale, ale nie dobiegły. Ale kiedyś dobiegną. No nie wiadomo. Nawet Maratończyk właśnie. dobiegł, więc tutaj y, wydaje mi się, że... PiS planuje, aby na pół roku przed wyborami, czyli w tym ostatnim możliwym terminie, przeprowadzić jakieś błyskawiczne zmiany na swoją korzyść. Więc... No dobrze, to jest porozumienie co do wspólnych list, czy go nie ma. Dzisiaj Rzeczpospolita przedstawia fragment projektu takiej deklaracji politycznej, ale na razie z niej nie wynika, czy będą wspólne listy, czy nie. Bo trzeba iść krok po kroku. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o platformę nowoczesną, to w obydwu ugrupowaniach jest pełne przekonanie co do tego, że trzeba iść razem. Na pewno warto szukać innych partnerów, niezależnych samorządowców, polskiego stronnictwa ludowego i zobaczymy. No do wyborów jest już mniej niż rok, i to jest rzeczywiście taki ostatni wiraż, gdzie trzeba sprawie się dogadać. Ale z są państwo posłowie, czy nie? Problemem są tutaj konkrety. Deklaracje polityczne łatwo jest wydać. A czy problemem jest jedna trzecia, którą proponuje Ryszard Petru, jedna trzecia w miastach wojewódzkich dla nowoczesnej? Czy to jest problem? Nie jest to problem, w takim sensie, że wydaje mi się, że będzie można Ryszarda Petru przekonać, że to nie jest dobra droga takie partyjne parytety i wyznaczanie przez partię. My proponujemy to, żeby kandydatami byli ci, którzy mają największe poparcie i gwarantują to, że wygrają z kandydatem PiSu. A I czy będą... dobrą drogą jest mówienie przez Ryszarda Petru, że w platformie są osoby mniej lub bardziej obciążone. Tu chodzi o Warszawę. Natomiast Paweł Rabiej nie jest obciążony współpracą z Hanną Gronkiewicz Walc. Rafał Trzaskowski jest obciążony, bo jej robił kampanię. No to trochę nietrafny zarzut. Wydaje mi się, że złą drogą tutaj idzie przewodniczący Petru, jeśli próbuje w taki personalny sposób krytykować akurat Rafała Trzaskowskiego, osobę popularną w Warszawie. I... Nie wiem, czy on wymienia nazwisko, ale trudno, trudno, jeżeli mówi o udziale w kampanii wyborczej Hanny Grontywicz-Walc, nie domyślać się, że chodzi właśnie o niego. No właśnie. Ja nigdy nie dam się namówić na to, żeby krytykować jakichkolwiek kandydatów nowoczesnej do czegoś, czy pana Pawła Rabieja, czy inne osoby, bo to jest ślepa droga. Siądźmy, ustalmy w którymś momencie, kto jest najlepszym kandydatem na prezydenta Warszawy i niech on kandyduje. I jeśli już mówimy o tych konkretnych nazwiskach, wydaje mi się, że Rafał Trzaskowski ma kilka razy większe szanse niż pan Paweł Rabiej w Warszawie. A z kim państwo będą to porozumienie, jeśli już? podpisywać. No tak jak mówiłem, chodzi nam o porozumienie w całym kraju, naturalnym partnerem jest Nowoczesna, ale blisko nam bardzo do PSL-u, współrządzimy w 15 województwach i bardzo chcielibyśmy... Jest jeszcze KOT, który bierze Oczywiście. udział w takich rozmowach, tak? To znaczy jest... A inicjatywa polska, czy to w ramach SLD, czy, czy inicjatywa polska nie jest brana pod uwagę? No, różne informacje dobiegają z obozu lewicy. Wydaje się, że dwa największe ugrupowania, jeśli wierzyć sondażom, chcą zdecydowanie iść same mówię o SLD i o partii Razem. Co do inicjatywy polskiej, pani Barbary Nowackiej. Która mówiła kilka miesięcy temu, mamy dość polski plemiennej, polski pisu i polskiej platformy. Nie ma co sięgać do różnych wypowiedzi z przeszłości. Ja bardzo ciepło czasem myślę... Państwo, czasem państwo bardzo chętnie sięgają. No, ale... W... Ale teraz nie, Chcę tak? powiedzieć, że bardzo ciepło myślę o, o, o pani Barbarze Nowackiej, o panu Robercie Biedroniu. Jest w, także w Inicjatywie Polskiej wiele ciekawych osób. Natomiast daleko jest do tego, żeby poszczególne ugrupowania zawierały tutaj jakieś porozumienia. No dziś wszyscy rozmawiają i jak mówię, to jest jest ostatnia prosta i pewnie gdzieś na pół roku przed wyborami będziemy wszystko wiedzieli. Ja jestem przekonany, że zdrowy rozsądek weźmie górę i silna lista opozycyjna wspólna z Platformą Nowoczesną, PSL-em, innymi ugrupowaniami wygra wybory po prostu. To jest najważniejsze. I bardzo króciutko, bo już kończymy. Czy państwo nie chcieli, nie próbowali przekonać Hanny Gronkiewicz-Walc, by. Usunęła się przynajmniej z mediów w tym momencie, kiedy toczy się tutaj wojna i ona jest w nią zaangażowana, jeśli już nie chce przychodzić na posiedzenia komisji weryfikacyjnej. Ponieważ chodzi i mówi, mówi no, rzeczy takie, które myślę, nie pomagają platformie. Broni się, ma do tego pełne prawo. To jest tak, że na koniec będzie ważne, co opinia publiczna będzie myślała o. Hannie Grunkiewicz Walci i uważam, że ma pełne prawo jakby chodzić do mediów i, i przedstawiać y, swoją rację. I platformy nic ja, do tego. Y, ja sądzę Dyskutujemy, o tym oceniamy. W Platformie nie ma jakichś talonów na występy w mediach. Może Hanna gronkiewicz Walc robić, co uważa. I też myślę, że od przedwczoraj mamy zupełnie inną sytuację. Od posiedzenia Komisji Weryfikacyjnej, gdy się okazało, że nosił wilk razy kilka, ponieśli wilka. Okazało się, że PiS też ma tutaj swoje za uszami, Ale jeśli to chodzi nie o to nie zdejmuje z Hanny gronkiewicz walc win za co najmniej uchybienia. Ja nie mówię tutaj o, o winach, tylko mówię ja o tym, że... ja jestem winna, że przedłużamy audycję. Musimy kończyć. Kończymy. Dziękuję. Dziękuję. Tomasz Siemoniak, Beata Michniewicz. Do usłyszenia.